Zróbmy teraz prosty eksperyment. Może ja przygotuję do tego kolejny czang. Wylosujmy liczby. Korzystając z funkcji sample, niech to będą liczby oczek na kostce. 1000 takich liczb wyrzucę. Z powtarzaniem oczywiście, bo inaczej nie udałoby się takich liczb wylosować. To będzie pierwsza kostka. Wylosujmy też drugą kostkę. O ile rozkład liczb losowanych na jedną kostką będzie jednorodny, to rozkład liczb na dwóch kostkach zsumowanych już nie będzie jednorodny. I obliczmy wynik sumy dla każdego. Czyli przy każdym losowaniu rzucamy dwoma kostkami i sumujemy liczbę oczek. Sprawdźmy minimalną wartość, to powinno być 2. Rzeczywiście, maksymalną wartość, to powinno być 12. Jest funkcja, która zwraca od razu zakres, czyli range, i to jest od 2 do 12. Czyli to jest po prostu wartość minimalna, wartość maksymalna. Ten sam wynik uzyskałbym tworząc wektor. W taki sposób. No ale oczywiście obecność funkcji jest wygodna w niektórych przypadkach. Sprawdźmy min, czyli wartość średnią. To powinno być równe 2 plus 12 przez 2. Mniej więcej. Sprawdźmy medianę. Czyli tą liczbę, która będzie w środku zbioru, jeżeli zbiór posortujemy. Ponieważ rozkład jest symetryczny, to mediana powinna być mniej więcej równa wartości średniej. Sprawdźmy też odchylenie standardowe. 2,3. I możemy też policzyć kwantyle. Czyli quantile. Czyli odpowiednik odchylenia standardowego dla mediany. Czyli jeżeli posortujemy zbiór liczb, to możemy sprawdzić, jaka wartość jest w środku i jaka jest wartość w środku tych dwóch przedziałów, na które mediana podzieli nasz zbiór. Okay, czyli widać, że medianą jest 7, a kwartyle to jest 5, 9. Natomiast zakres wartości jest od 2 do 12. Jeżeli liczymy odchylenie standardowe, to możemy też policzyć jego kwadrat, który jest pierwotny w obliczeniach, czyli wariancję. Sprawdźmy, czy rzeczywiście pierwiastek z wariancji jest równy odchyleniu. No i oczywiście możemy jeszcze zrobić wykres. Wykres wartości nie ma większego sensu, ale histogram jak najbardziej, czyli histogram wynik. Wykres powinien być podobny do normalnego, ale nie jest wykresem gaussowskim, tylko jest takim składany z dwóch prostych, z dwóch funkcji liniowych. To zobaczymy, jeżeli ja zwiększę liczbę losowanych liczb. Jeżeli ten histogram wykonam dla 11 przedziałów, to powinno wyglądać trochę lepiej. Większość z tych wartości, które przed chwilą przedstawiłem, mogę uzyskać korzystając z funkcji summary. Wynik. Proszę zobaczyć. Minimalna wartość, kwantyle, średnia i maksymalna. Czyli tak naprawdę mamy to samo, co uzyskaliśmy funkcją quantile. Ale jest też wartość średnia. Są też funkcje, które pozwalają nam testować nasz zbiór. Na przykład możemy sprawdzić, czy jakakolwiek funkcja w tym zbiorze jest większa od 10. Jest. Czy wszystkie funkcje w zbiorze są większe niż 2? Tak. Dlaczego to jest możliwe? Bo any i all przyjmują wektory logiczne. Czyli wynik większy od 10 to jest zbiór liczb
To jest zbiór wartości logicznych mówiących, czy poszczególne elementy są mniejsze czy większe od 10. Ale są też takie funkcje, które pozwalają sprawdzić, czy zbiór jest posortowany. A dokładnie, czy jest nieposortowany. Widzimy, że nie jest posortowany. Jeżeli byśmy go posortowali, ale oczywiście zgubiłem nawias, to wtedy nie byłby nieposortowany, czyli byłby posortowany. Wyświetlmy ten wzór jeszcze. Ja może zapiszę ten posortowane wyniki. Ponieważ chcę jeszcze jedną funkcję pokazać ciekawą. OK. Dobra, jest posortowany i wyświetlmy tę funkcję. Proszę bardzo. Czyli ewidentnie widać, że kolejne wartości są coraz większe. Natomiast jeżeli byśmy użyli funkcji ref, to odwrócilibyśmy kolejność elementów w zbiorze i kolejne wartości będą coraz mniejsze. Przypominam, że oprócz funkcji sort jest także funkcja order, która zwraca indeksy w tablicy, w której liczby byłyby posortowane. I jeżeli byśmy chcieli uzyskać sortowanie w ten sposób, to powinniśmy tą tablicę przekazać jako argument funkcji wynik. Tak jest, tu pokazało tylko kilkaset pierwszych wartości, ale widać, że zaczyna się od dwójek, czyli że to są najmniejsze wartości.